Zapraszamy do restauracji na najpiękniejszy taras w mieście. Polecamy się zdaniami obiadowymi i pysznymi deserami, zachęca dyrektor Muzy. Z wielką radością zapraszamy Państwa 15 maja już na nasz taras restauracyjny. Chwalimy się, że mamy taras z najpiękniejszym widokiem w mieście, bo rzeczywiście ten park jest piękny. A od 21 uruchamiamy kino. Repertuar jest w trakcie tworzenia, także lada moment wywiesimy go na scenie. Planowaliśmy otwarcie zgodnie z ustaleniami rządu na 29 i tegoż dnia proponujemy spektakl familijny Teatru Ocelot pod tytułem Tarzan. To jest nowa produkcja, występuje w niej wiele dzieci z Lubina i okolic, które ćwiczą w ramach zajęć w fundacji. Wiele imprez, koncertów i konkursów ze względu na pandemię została przeniesiona. Teraz więc nastąpiła kumulacja. Lubinianie będą mieli z czego wybierać. Będą to spektakle teatralne, koncerty. Chcemy zakończyć nasze konkursy. Konkurs o Złotą Nutkę, który odbywa się po raz 27. Chcemy dzieciom wręczyć nagrody, zrobić koncert finałowy. Chcemy również rozdać nagrody w konkursie plastycznym na muzobajki. Przygotowaliśmy specjalną publikację, także będzie się dużo działo. Pierwszy koncert w Centrum Kultury Muza już 22 maja. Na scenie będzie można podziwiać występ dziecięcego zespołu piosenki i tańca Gwarkowie.